Dzień dobry. Powróciłem na zadupie w celu pozbierania pomidorów. Odkąd pomidory zaczęły dojrzewać, zjadam przynajmniej 2 pomidory dziennie i nie mogę już na nie patrzeć. I zawsze myślałem, że je lubię, ale chyba powoli mi przychodzi. Na zadupie jest na pewno ponad 20 stopni dzisiaj. Chyba nie wie, że już się zaczęła jesień. A ja mam długie portki, ale jakoś postaram się to przeżyć. Zaczynamy jak zwykle od foliaka. Widzę, że jeden pomidorek został pędzlowany. Nie wiecie czasem, co zjada pomidorki w ten sposób? No ale tylko jednego sobie wzięło, także na zdrówko. To tak, tyle krzaków wyrzuconych. Wszystko co tam miało, jakieś kilka tylko pomidorków zielonych, to uznałem, że już wywalam, bo potrzebowałem miejsca na te 2 tacki buraków cebuli. Tyle pomidorów wyszło, także znowu przecier będzie. Tacki wszystkie wreszcie puste. Tutaj trafiły buraki. Tam powtykałem też trochę buraków cebuli. To co wsadzałem poprzednim razem, to już niedługo chyba będą gotowe nawet. Nasturcje szaleją. Bardzo przyjemnie jest w foliaczku teraz. Siedem stopni. Ja resztę zostawiam na następny raz. Dużo mają jeszcze tych pomidorów na sobie i jakoś tam powoli dojrzewają. Nie chorują czy coś, no to nie będę się wtrącał i jeszcze na trochę je zostawię. Teraz już mi miejsce niepotrzebne, także nie ma ciśnienia. Kolejny dzień na tym ziemskim łespadole i tym razem mamy 3 smaki towaru na żuku. Materiał na 2 komorę kompostownika, 0,5 tony żwiru pod szopę i łaty też na szopę. Rozładuję to wszystko, a potem zobaczę, ile się uda zrobić. Może zaczniemy tą 2 komorę dzisiaj tutaj działać. A czemu nawiozłem jeszcze więcej gałęzi, mimo że mam ich od cholery? Otóż gałęzie, które mam, raczej będę mógł z nich korzystać dopiero w zimie, gdyż znajdują się tutaj. Właśnie na nie patrzymy teraz. Także no, hehe, średnio. Placowy nasz wirowny dzisiaj w dobrym humorze, bo to na pewno nie jest 0,5 tony, tylko więcej. Jeszcze nie wróciłem do siebie, także muszę trochę odsapnąć teraz po tym rozładunku. I w czasie tego, jak machałem szuflą, to doszedłem do pewnych wniosków. Jeżeli macie tam działkę, czy tam chcecie się budować, czy coś i zdaje wam się, że chcecie sobie kupić busa, nie wiem, czy tam, czy z paką, czy takiego zwykłego, to dobrze myślicie, zdaje wam się. Tak naprawdę to chcecie sobie kupić przyczepę z kiprem. Najlepiej taką dwuosiową, żeby można było trochę na nią narzucić. Bo wszędzie wam załadują praktycznie, czy tam pioch, czy cement, czy cokolwiek, drewno na opał.
Tak naprawdę jedyne co muszę tutaj ładować sam, to ten obornik, ale na przykład jak kiedyś brałem ze stajni, to tam też mieli ładowarkę i mi załadowali. I zawsze załadunek jest za darmo, także to nie jest problem. A potem zrzucenie tej tony towaru, gdzie tona piasku albo tona żwiru, to jest nic. A jak macie to zrzucić ręcznie, to naprawdę czuć to w plecach potem. Także tak, przyczepka z kiprem i coś normalnego, żeby ją ciągać. To jest dużo lepsze rozwiązanie. Chyba że jesteście nienormalni, tak jak ja, no to wtedy polecam starego grata. A jak już chcecie kupić starego grata, to kupcie coś na bliźniaku i też z kiprem. Najlepiej albo z jakimś małym HDS-em chociaż, ale lepiej z kiprem. A na bliźniaku, dlatego że no właśnie, tona to bardzo mało, a jak jest kiper i jest na bliźniaku, to no wiadomo, można troszkę więcej wtedy. Dobra, pogadałem głupoty, biorę się dalej. Druga komora zaczęta. W sumie to nie musiałem jej jeszcze robić, po prostu ostatnio jak przywieźliśmy ten towar i go zrzuciłem, to prawie się nie zmieścił i dlatego uznałem, że może już czas, ale teraz już opadł i byłem w stanie dzisiaj tą część tutaj, co wystawała, całą wrzucić do środka na wierzch. Nie mam zamiaru tego kompostu przerzucać do tej nowej komory, skoro uznałem, że będę go robił wcale, czyli będę czekał, aż się zrobi sam, to mam zamiar się tego trzymać. Także wszystko to, co jeszcze w tym sezonie skoszę, wyrwę i dowiozę i tak dalej, i się tu zmieści, to wszystko trafi tutaj, a dopiero to, co już naprawdę nie wlezie, będzie szło do nowej komory. I na wiosnę przekonamy się, ile z tego kompostu, z którym nie robiłem nic, się przerobiło, a ile się nadal nie nadaje. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, ani zbytnich tam nadziei i oczekiwań, ale chcę się przekonać. I dzisiaj to będzie na tyle. Bo nie mam już siły, także dziękuję za uwagę i do widzenia. Mam nadzieję, że będę pamiętał, żeby tą, co tutaj rośnie i zasypałem ją gównem, to dać komuś w prezencie, żebym sam jej nie jadł przypadkiem.